to doświadczenie i propozycje, które wtedy mówiły, to o czym mówiła pani radna Jadzia Sachajdak, że były budynki tutaj piętrowe z dołem na usługi przeznaczonym. Mamy mało biur w Kępicach i wynająć jakiekolwiek biuro, teraz poseł Konwiński się zgłosił o wynajem biura i nie mamy takich pomieszczeń, gdzie moglibyśmy biuro na biuro poselskie znaleźć. I tutaj jest akurat w Kępicach, uważam, z tym jest problem. Jeżeli chodzi o działalność handlową czy usługową, to akurat są prywatne budynki, ale uważam, że jeżeli by miały powstać budynki na przykład takie jak teraz są przy ulicy Niepodległości, tylko no z cegły klinkierowej i forma taka podobna do tych, na dole punkty handlowe czy usługowe, a u góry mieszkania, to uważam, że ta no, ulica ładnie by wyglądała, ale od tego są architekci, od tego państwo radni będziecie, urbaniści. Też uważam, że być może część tych działek, które nie są gminne, trzeba będzie sprzedać, żeby pieniądze przeznaczyć na rewitalizację tej ulicy. I nie tylko dzierżawa, ale pewnie i w grę będą wchodziły jakieś przetargi w sprzedaż. Dobrze, ja bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że no bezcelowe jest tutaj dalsze prowadzenie tutaj akurat rozmowy na ten temat. Tylko mam nadzieję, że no nie doprowadzimy do sytuacji, gdzie na tej ulicy, tak powiem, nic nie będzie się działo, nie? Że jednak plan powstanie, no i plan zostanie zrealizowany, bo w planie, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego my możemy wpisać wszystko, ale później może się okazać, że gmina nie ma pieniędzy, żeby realizować ten plan, a z kolei trudno może się sprzedać taką działkę, gdzie plan będzie na przykład zastrzegał taki, a nie inny budynek. Ale mam nadzieję, że tutaj no te dwie racje, racja pana Jadczaka i racja pani burmistrz, no gdzieś się pośrodku spotkają i w końcu, mam nadzieję, że szybciej niż później będzie pozytywne rozwiązanie. Dziękuję, do widzenia. Przechodzimy do punktu 10, wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesji. Czy ktoś z państwa radnych ma do złożenia wniosek lub oświadczenie? Proszę bardzo, pan radny klub. Dziękuję. Czy może być, że tak powiem, w zasadzie miałem to w interpelacji, jak powiedzieć, ale gdzieś mi umknęło. Prośba do pani burmistrz, ja na komisji o tym mówiłem, ale chciałbym skorzystać też z tego, że jest tutaj Sejsow jako radny powiatowy. Ponieważ, tak jak wspominałem, jest i sprawa nie jest rozwiązana i uważam, że znowu będzie. Sprawa odśnieżania na odcinku Darnowo-Dret. Przy tych opadach śniegu, tu dzisiaj nawet w czasie przerwy tu z panem radcą rozmawiałem, też potwierdził to, Bytów nie wywiązuje się z zobowiązania tego, że w ramach jakichś tam zamian za, bo jest to Stasiu porozumienie między Słupskiem a Bytowem, że Bytów ma dojeżdżać od Dretynia do Darnowa. Odśnieżanie bardzo, każdy kto przyjeżdża od strony Miaska mówi, że od Dretynia, tam od Darnowa, od pana Dorwalskiego wjeżdża w inny świat, jeśli chodzi o odśnieżanie drogi. W ubiegłym roku był ten problem, w tym roku jest to samo. Nie wiem, czy po komisji pani burmistrz poszło tam jakieś informacje do Słupska, czy nie, ale sprawa jest tak, jak była. Dziękuję bardzo. Pani radna Sachajdak. Chciałabym tutaj pani burmistrz, dopiero sobie przypomniałam, przepraszam, że teraz dopiero, ale chodzi mi o hydranty. Zgłaszają, że nie ma hydrantów. Ja nie wiem, czy to teraz jest tak, że to nie ma i one są jakieś pod ziemią ukryte. Nie mam pojęcia, bo to wszystko schodzi do podziemia. I kable wszystkie i myślę, że może i to wlazło już. Jak się palił sklep, ten Blaszak, to też tam nie było hydrantu, jeździli do Wieprza, dzięki Bogu, że jeszcze tego mrozu nie było, nie zamarzła, bo ja nie wiem, co by to było. I tak przeszłam się tam ulicą Jancy, ponieważ tam koło nas też był ten hydrant i też go nie widzę. Także bardzo proszę, żeby tutaj służby odpowiednie sprawdziły to, bo to jest bardzo ważne. Może ja się mylę, ale ja ich nie widziałam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. No w sumie nie oświadczenie, a ogłoszenie bardziej. Chciałbym tutaj wszystkich państwa trochę konkurencję MGOK-owi zrobić, ale o godzinie 15:30 w sobotę Platforma Obywatelska wraz z Stowarzyszeniem Młodzi Demokraci organizuje turniej piłkarski dla dzikich drużyn w Kępitach. Jest to już trzeci turniej. Znaczy to dla dzikich drużyn w sensie, że amatorów. Dla amatorów. Nie. Na hali sportowej jeszcze. No nie, jeszcze nie wymyślili piłki dla morsów, ale może kiedyś. Dobry pomysł. Dobry pomysł nie jest zły. Także serdecznie zapraszam. Jeszcze wniosek, oświadczenie?
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad zamykam 17. sesję Rady Miejskiej w Kępicach. Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom.